Moje dziecko, człowiek nie jest tym, czym sądzi, że jest, ale jest tylko tym, czym go stworzyłem. Świat nie kończy się i nie zaczyna tam, gdzie się kończy i zaczyna jego myśl i poznanie. Uwierz mi, że wyobraźnia ludzka nie dosięgnie Boga, ani go nie pozna. Zmysłami nie zgłębicie nigdy Boga. Pamiętacie, Pan powiedział, nie dyskutuj, nie przekonuj. Ma rację. Od tego czasu z nikim nie sobie masz problem. Jest receptura. Otwórz serce. Upadnij na kolana. Zanurz się w słowie Boga, a przez poznasz niebotyczne rzeczy. Tylko Boga możecie poznać sercem, które jest go spragnione. Ty możesz podjąć wysiłki, bo masz to, jakaś przyczyna, żyjesz tego, bo jesteś egzegetą, masz pensję, no to się zajmuje. Ale jak nie jesteś spragnionym Boga, to ty to robisz jako rzeźnik. Ty nie służysz ani Kościołowi, ani ludowi. Wzywam Twoje serce na szczyt mojej boskości. Chcę, abyś mnie podglądała, córko, abyś mnie poznawała w mojej boskości, mojej tajemnicy. Opiszesz światu moje serce. Namalujesz światu Boga, którego nie zna. Chcę się objawić jako ten, który kocha tak bardzo, że jest samą miłością, a wszystko, co czyni, jest miłością. Posłuchaj, chcę ci dziś powiedzieć o moim sercu. To serce jest otwarte na każdą duszę. Tu Bóg myśli i o wierzących, i o niewierzących. Ale pięknie to używa na każdą duszę, bo w każdym człowieku ja jestem. Jest pierwiastek. Każdy człowiek wyszedł ze mnie. Kocham i pragnę, aby moja miłość była dostrzeżona. To już rozumieliśmy w innych orędziach. Kochaj mnie czule. Kochaj mnie serdecznie. Mów do mnie ciepło. Przyłóż swoją głowę do moich piersi. Dzieci, Bóg chce być kochany jak małe dziecko. I on tego pragnie. Otworzyłem to serce dla dusz i wszystkie mają schronienia. Dlatego w sercu Zbawiciela miejsce jest dla każdego człowieka. Nie ma żadnych progów w podejściu do Boga, ograniczeń, kastowości, przedziałów, uwarunkowań, bogactwa. Nie. Każdy człowiek ma przystęp do Boga. Pragnę być czczony poprzez cześć oddawaną mojemu sercu. To nabożeństwo jest bardzo miłe mojemu Ojcu. Chodzi o nabożeństwo serca Pana Jezusa, litania do serca. Ja się zastanawiam, jak musiał być mądry, nie, jak musiał być głęboko w Bogu zanurzony twórca litanii. Na jakim poziomie musiał być życia mistycznego i zjednoczenia z Bogiem, że ułożył takie wezwania. Poprzez moje serce płynie łaska na świat. W moim sercu dusze znajdują swoje miejsce i swoje przeznaczenie. Podobna trzecia już aklamacja. Wcześniej było serce otwarte na każdą duszę. Następnie otworzyłem to serce dla dusz i wszystkie mają schronienie. Trzykrotnie Bóg powtarza,
tylko w innym ujęciu tę odwieczną prawdę. I kolejne określenie Pana, serce Jezusa, to serce Boga i serce człowieka. W sercu moim znajdziesz pocieszenie, jakie daje współczujące serce człowieka i znajdziesz moc, jaką daje serce Boga. Pragnę, aby moje serce było czczone w tym miesiącu, bo ten miesiąc, chodzi o czerwiec, jest czasem rozkwitu i wzrostu. I tak każde serce ludzkie, które zjednoczy się z moim sercem, będzie rozkwitać i wzrastać. Bez Pana Boga ani do proga. Bez Boga ani do proga. Nie wykonacie żadnego ruchu. Serce, które wam dałem, jest najpiękniejszą świątynią Boga. Nigdzie więcej Bóg nie odbiera większej chwały. Jednocząc się z moim sercem, człowiek jednoczy się z chwałą, jaką oddaje mojemu Bogu. Ta zażyłość ze sercem Zbawiciela jest, moi drodzy, szczytem naszej chwały, jaką możemy oddać Bogu. Szukajcie swoich zasług we mnie, to jest wczorajsze zdanie, który idzie do Ojca w waszym imieniu i przedstawia wasze dusze Ojcu. Szukajcie swoich zasług we mnie. A nas nauczono, że wszystko jest w nas. Swoje niedoskonałe życie ukryjcie w moim doskonałym sercu. Swoją niedoskonałą miłość złączcie z moją doskonałą miłością. Chcę, aby wasze serca również były sercami człowieka i sercami Boga. Nieprawdopodobne, dzieci. Bogami jesteście. Chcę, aby wasze serca były również sercami człowieka i sercami Boga. Możecie to osiągnąć przez ustawiczne łączenie swojego serca z moim sercem. Rozważajcie w tym miesiącu zasługi i tajemnicy mojego serca i starajcie się naśladować we wszystkim moje serce. Będę was uczył tego w tych dniach. Będzie to rodzaj wejścia w głąb mojego serca, mówi Pan, i ujrzenia w nim własnego, na ile jest zjednoczone z moim sercem.